No ostatnio z żoną zaczęliśmy oglądać taki serial o pewnym łowcu potworów. I jest tam taka scena, co ten łowca potworów szedł na jakiś bar. Został tam w ogóle wkręcony w jakąś intrygę i tam musi na ten bar iść. I ten jego przyjaciel mówi, słuchaj, tylko jak będziemy tam wchodzić, to tylko ci się nie wyróżniają, proszę cię. I jak tylko wszedł, od razu wszyscy zwrócili na niego uwagę. Od razu ktoś tam krzyknął, to ty! Momentalnie z końca sali ktoś tam zaczął się do niego drzeć. O co chodzi? Człowiek, jeżeli jawnie pokazuje, manifestuje prawdę, jawnie manifestuje Chrystusa całym sobą, prezentuje go każdą rzeczą, tak jak ten człowiek miał swoje określone zasady, w które wierzył. Nieważne, co to były za zasady. Tak, to nie jest ważne. Ale miał pewne zasady, których się trzymał. Które wierzył, że są prawdą. Które wierzył, że działają. I on był znany z tego, że się trzymał tych zasad. Ten konkretny łowca potworów był znany z tego, że się trzymał sztywno tych zasad. Dlatego był znany. Nie dlatego, że zabijał potwory. Dlatego, że się trzymał tych zasad. Bo to tylko on jako jedyny się wyróżniał w ogóle z tej całej grupy, tak? Najbardziej się wyróżniał, dlatego że on był sztywny. On był stały, on był stabilny. Nie dało rady go tam gdzieś podważyć. Więc jeżeli ty będziesz trzymał się prawdy, zawsze będzie powodowała rozgłos twoja osoba. Nieważne jaki. Może być to rozgłos ku śmierci i ku życiu, ponieważ Chrystus dla jednych jest ku życiu i ku śmierci. Może być różnie, ale zawsze będziesz powodował kontrowersję. Jeżeli manifestujesz prawdę. Jeżeli nie będziesz taki jak wszyscy. Amen. Amen.